Dzień dobry Państwu. Właśnie nagrywam film, który początkuje moją serię związaną z europejskimi przepisami drogowymi i ogólnie ruchem drogowym w państwach europejskich. Dzisiejszy film zaczynamy od wszystkich ciekawostek w Niemczech. A więc, tak jak widzicie, jesteśmy w pobliżu granicy w Zgorzelcu, miasto Görlitz. Więc tak, mam na imię Grzesiek, zapraszam Was do oglądania tego filmu. W Niemczech ograniczenia prędkości obowiązują następująco. W obszarze zabudowanym 50 km na godzinę dla samochodów osobowych, które oczywiście mogą być podniesione do 80 km na godzinę. Oczywiście w miejscach, gdzie to podwyższenie ma sens. I zawsze 50 km na godzinę dla samochodów ciężarowych. Co ciekawe, w obszarze zabudowanym jest wymagany odstęp między pojazdami, który wynosi minimum 15 metrów. Ograniczenia prędkości w obszarze niezabudowanym to 100 km na godzinę dla samochodów osobowych i 130 km na godzinę na drogach ekspresowych o dwóch jezdniach. Samochody ciężarowe między 3,5 a 7,5 tony 80 km na godzinę, a samochody ciężarowe powyżej 7,5 tony mogą jechać 60 km na godzinę, a na drogach ekspresowych o dwóch jezdniach 80 km na godzinę. Na autostradach nie ma powszechnego ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych, jednak zalecana prędkość wynosi 130 km na godzinę. Powyżej 130 km na godzinę przy ewentualnym uczestnictwie w zdarzeniu drogowym występuje częściowa odpowiedzialność za poruszanie się wyższą prędkością. Dla samochodów ciężarowych dopuszczalna prędkość wynosi 80 km na godzinę. Obowiązek utrzymania prawidłowego odstępu między pojazdami, który wynosi połowę prędkości wyrażoną w metrach. Dla samochodów ciężarowych jest to 50 metrów, które obowiązuje zawsze powyżej prędkości 50 km na godzinę. Na autostradę mogą wjechać tylko pojazdy samochodowe, które na równym i poziomym odcinku drogi, również w razie ciągnięcia przyczepy, są w stanie osiągnąć prędkość minimum 60 km na godzinę. Przepisy dotyczące pieszych. Jak macie okazję zauważyć, właśnie stoję niedaleko przejścia dla pieszych typu zebra, których jest bardzo wiele w Polsce, a tutaj w Niemczech takich przejść jest relatywnie bardzo mało. Dlaczego? Bo na tych przejściach pieszy ma pierwszeństwo i te przejścia stosuje się w zasadzie tylko tam, gdzie jest wzmożony ruch pieszych, czyli właśnie centra miast, miejsca w miastach, gdzie jest ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Tutaj akurat na tej drodze jest 50 na godzinę, ale mogę Wam tylko powiedzieć, że kierowcy zwracają uwagę w takich miejscach na pieszych, dlatego że te przejścia są bardzo dobrze oznakowane. I jest przed tymi przejściami jest właśnie konkretna strefa, od której pieszy jest chroniony. Tam strefa od 2,5 metra, 3 metry od przejścia już pieszy ma pierwszeństwo. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie ma potrzeby stosowania przejść dla pieszych w takiej ilości jak w Polsce, bo zwyczajnie te tylko w tych miejscach pieszy ma być chroniony, bowiem w Niemczech jest wiele miejsc, które zaraz zobaczycie,
na których piesi nie mają pierwszeństwa, te miejsca nazywają się zazwyczaj Fußgängerfurt, albo są to właśnie takie przejścia sugerowane, obniżony krawężnik. Tutaj mamy w tym miejscu właśnie takie przejście właśnie typu Fußgängerfurt, albo inaczej Furta, albo Broda, tak się one nazywają w Niemczech. To są właśnie tak oznakowane przejścia w taki sposób. Zazwyczaj mają sygnalizację świetlną, czyli wiadomo, jeśli pieszy chce skorzystać z takiego przejścia, to musi tutaj nacisnąć przycisk. Ewentualnie, jeśli są takie przejścia, bo też występują bez sygnalizacji świetlnej, to wówczas pieszy może oczywiście z tego przejścia skorzystać, ale nie może wymusić pierwszeństwa pojazdom, które poruszają się po drodze. Czyli pieszy nie ma pierwszeństwa, czyli samochody, pojazdy poruszające się drogą nie mają obowiązku ustępować pierwszeństwa pieszemu. Zwyczajnie tego pierwszeństwa pieszy nie ma. Jeszcze wam pokażę przejścia właśnie takie też sugerowane, tylko że właśnie z obniżonym krawężnikiem. Tam oczywiście pieszy też może korzystać z przejścia, może przez to przejście przejść na drugą stronę ulicy, ale no tak jak w przypadku Furty, jeśli nie posiada sygnalizacji świetlnej, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom. Przepisy dotyczące rowerzystów. Rowerzystów obowiązują podobne zasady funkcjonowania w ruchu drogowym i przestrzeganie zasad tak jak kierowców pojazdów silnikowych. Podobnie jak w Polsce, rowerzysta zamierzając skręcić musi to zasygnalizować ręką. Rowerzyści nie mogą poruszać się chodnikiem, z wyjątkiem miejsc oznaczonych tabliczką zezwalającą na ruch rowerowy na chodniku. Wówczas rowerzyści mają obowiązek poruszać się tempem pieszego. Drogi dla rowerów w Niemczech są jednokierunkowe. Mogą być wyznaczone na jezdni lub obok jezdni. Jeśli w danym kierunku nie ma drogi dla rowerów, wówczas rowerzysta ma obowiązek poruszać się jezdnią. Warto wiedzieć, że w Niemczech rower ma być sprawny technicznie, nie ma obowiązku jazdy w kasku, natomiast prowadząc rower należy być absolutnie trzeźwym. Limit alkoholu dla rowerzystów wynosi 0 promili. Mało tego, za popełnianie wykroczeń typu jazda po chodniku, przejazd na czerwonym świetle i korzystanie z telefonu komórkowego w czasie jazdy rowerem, można otrzymać mandat. Wprawdzie niektóre z nich kwotowo są mniejsze niż wtedy, gdy popełnia się te wykroczenia podczas jazdy samochodem, ale także gdy rowerzysta ma prawo jazdy, mogą mu zostać przypisane punkty karne, gdy popełnia wykroczenie podczas jazdy rowerem. Rezultat jest taki, że można stracić prawo jazdy podczas jazdy rowerem, przekraczając liczbę punktów. Przepisy dotyczące wyprzedzania. Manewr jest zabroniony w sytuacji, gdy nie ma dobrej widoczności z powodu zakrętu, wzniesienia, warunków atmosferycznych, w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz wyprzedzania, na przejściach dla pieszych, przejazdach kolejowych, na linii ciągłej, gdy kierowca będzie musiał przekroczyć prędkość w momencie wyprzedzania, a także nie można wyprzedzać z prawej strony na autostradach poza dwoma wyjątkami. Co ciekawe, wyprzedzanie na skrzyżowaniu w Niemczech nie jest prawnie zabronione, lecz za takie wyprzedzanie także można zostać ukaranym w sytuacji, gdy wyprzedzający stworzy zagrożenie dla wyjeżdżającego pojazdu z drogi podporządkowanej, a wyprzedzanie nie jest zabronione w tych miejscach ze względu na oznakowanie skrzyżowań. Zwróćcie uwagę, jak w ogóle tutaj są oznakowane skrzyżowania. Zobaczcie, znak droga z pierwszeństwem jest ustawiony dopiero za skrzyżowaniem, czyli że nie tak jak w Polsce, że ustawia się ten znak zazwyczaj przed skrzyżowaniem, praktycznie zawsze tak jest, że przed skrzyżowaniem się ustawia, ale
tutaj jest ustawiane właśnie przed zaskrzyżowaniem. Nie przed skrzyżowaniem, tylko za skrzyżowaniem. Co to oznacza? Oznacza to, że wyprzedzanie na skrzyżowaniu nie jest w Niemczech zabronione przepisami. Ale o tym to już się w sumie dowiedzieliście. Obligatoryjnie wyprzedzanie odbywa się z lewej strony. W miastach można wyprzedzać z prawej strony pojazdy skręcające w lewo, tramwaje, a także na drogach z wyznaczonymi pasami ruchu. Na autostradach z prawej strony można wyprzedzać na węzłach autostradowych, a także wtedy, gdy jest znaczne spowolnienie ruchu. Lecz różnica prędkości między pojazdami nie może być znaczna, choć polskie strony podają informacje o ruchu pojazdów z prędkością nie przekraczającą 60 km na godzinę dla warunku wyprzedzania z prawej strony na autostradach, a także jeśli jest takie ograniczenie prędkości. Odstępy przy wyprzedzaniu są zależne od typu uczestnika ruchu drogowego, którego się wyprzedza. Odstęp boczny podczas wyprzedzania od innych pojazdów silnikowych nie może być mniejszy niż 1 metr, natomiast odstęp od pieszych i rowerzystów w obszarze zabudowanym przy wyprzedzaniu nie może być mniejszy niż 1,5 metra, a poza obszarem zabudowanym taki odstęp to minimum 2 metry. Warto wiedzieć, że w Polsce zawsze przy wyprzedzaniu pieszego czy rowerzysty minimalny odstęp wynosi 1 metr. Przepisy dotyczące parkowania. No, jak już jesteśmy przy parkowaniu, to znaczy przy kwestiach związanych z parkowaniem pojazdów tutaj w Niemczech i z jakimiś zakazami, tutaj macie zakaz postoju taki jak w Polsce. I jaka jest teraz różnica między zakazem postoju w Polsce, a między zakazem postoju w Niemczech? W Polsce zakaz postoju to jest zakaz parkowania powyżej minuty. A jak jest w Niemczech? W Niemczech jest to rozwiązane w taki sposób, że można się zatrzymać na maksymalnie 3 minuty. Parkowanie jest dozwolone na wyznaczonych parkingach, a także przy prawej krawędzi jezdni. Można parkować także na chodnikach, ale zazwyczaj wtedy, gdy taką możliwość przewiduje znak drogowy. I przeważnie tylko jedną stroną pojazdu. Gdy nie ma znaku dopuszczającego parkowanie, na chodniku nie można parkować pod żadnym pozorem. Parkowanie zabronione jest wtedy, gdy stoi znak zakazu zatrzymywania się i postoju, na drogach dla rowerów, na chodnikach, o czym wspomniałem, na wąskich drogach, na drogach pożarowych, w obrębie wyjazdów i wjazdów z posesji w odległości mniejszej niż 5 metrów od skrzyżowań i przejść dla pieszych, także Fußgängerfurt. Nie można także parkować pod prąd, na autostradzie, przed sygnalizacją świetlną i innych mniej istotnych miejsc, takich jak na przykład studzienki kanalizacyjne. Warto wiedzieć, że podobnie jak w Polsce rozróżnia się postój od parkowania, a postój w Niemczech jest uważany jako zatrzymanie z własnej woli, które trwa nie dłużej niż 3 minuty. Jak dobrze wiecie, w Polsce postój jest zatrzymaniem pojazdu do 1 minuty. Warto wiedzieć także o parkingach, na których jest obowiązkowe korzystanie z zegara parkingowego, który się zostawia pod szybą w samochodzie, wcześniej nastawiony na godzinę, do której chcemy zaparkować swój samochód. Co do przestrzegania przepisów na temat parkowania, mogę tylko powiedzieć, że podobnie jak w Polsce, w dużych miastach nie są przestrzegane znaki zakazu parkowania i postoju, choć to trzeba przyznać w mniejszym stopniu. Jeszcze gdybyście pytali o to, co oznaczają właśnie takie strzałki, które są na znakach zakazu postoju i zakazu zatrzymywania się, to już odpowiadam. Są to odpowiedniki tabliczek, które są w Polsce umieszczane pod tym znakiem. Czyli jeśli jest tylko strzałka na górze, skierowana w lewo, to znaczy, że za znakiem zakazu nie można parkować, a przed znakiem można. A co oznacza
strzałka na dole skierowana w prawo. Tutaj oczywiście mowa o prawej stronie, o umieszczeniu znaku po prawej stronie. Oznacza to, strzałka na dole skierowana w prawo oznacza to, że nie można się zatrzymywać czy parkować przed znakiem. Jeśli są obie strzałki, to oczywiście zarówno przed znakiem, jak i za znakiem nie można parkować. Natomiast jeśli byłaby taka sytuacja, że znak byłby umiejscowiony po lewej stronie na drodze jednokierunkowej, to te strzałki będą odwrócone. Czyli jeśli będzie po lewej stronie strzałka, na górze będzie w prawo, a strzałka na dole będzie skierowana w lewo. Przepisy dotyczące używania opon zimowych. W Niemczech obowiązuje nakaz używania opon zimowych w warunkach zimowych typu śnieg, gołoledź, błoto pośniegowe, lód i marznący deszcz. Specyficzne przepisy w Niemczech. W Niemczech istnieje brak obowiązku korzystania ze świateł mijania w dzień, gdy jest dobra widoczność. Dobre warunki atmosferyczne, choć zaleca się korzystać ze świateł mijania całodobowo. Ograniczenie prędkości dla samochodów ciężarowych podczas skrętów w prawo na skrzyżowaniu w terenie zabudowanym z prędkością przekraczającą prędkość pieszego 7 km na godzinę. Na autostradzie podczas wyprzedzania, jeśli wyprzedzanie między pierwszym a kolejnym samochodem trwa krócej niż 20 sekund, to nie ma obowiązku powrotu na prawy pas. Zabronione jest tworzenie zbędnej emisji hałasu i spalin w terenie zabudowanym, chociażby przez jazdę bez celu lub tam i z powrotem. Zabronione jest korzystanie z aplikacji, które powiadamiają o lokalizacjach fotoradarów. To wszystko w moim dzisiejszym odcinku. Zapraszam na kolejne filmy. Seria będzie się składać z 6 takich odcinków. Do zobaczenia.